Pierwsze pytanie przygotowali posłowie Marek Polak, Zbigniew Biernat, Jarosław Szlachetka i Ewa Filipiak z Prawa i Sprawiedliwości w sprawie praktyk związanych z zaniżaniem wartości pojazdów importowanych. Pytanie do ministra finansów. Bardzo proszę o zabranie głosu pana posła Marka Polaka. Dziękuję bardzo. Szanowny panie marszałku, panie i panowie posłowie. Niedawno w toku prac parlamentarnych pojawiła się koncepcja zmiany ustawy o podatku akcyzowym. I nie mam wątpliwości co do potrzeby zmiany tego aktu prawnego z uwagi na wadliwość jego niektórych zapisów, które dają między innymi możliwość nielegalnego zaniżania wartości sprowadzanych pojazdów, a skutkiem takiej regulacji w obecnym stanie, jak wiadomo, jest naliczanie niższej akcyzy i co za tym idzie spadek dochodów państwa z tego tytułu. Ja chciałem zapytać pana ministra, czy resort posiada dane szacunkowe dotyczące uszczupleń dochodów państwa z tego tytułu, a jeżeli tak, to jakie są to wartości i ile rocznie budżet państwa traci na nielegalnym zaniżaniu wartości rejestrowanych pojazdów. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę, pan poseł Zbigniew Biernat. Panie marszałku, Wysoka Izbo, panie ministrze. Jak wiemy, podatek nakładany jest na samochody, które są rejestrowane w Polsce po raz pierwszy. Dotyczy to tak nowych pojazdów, jak i pojazdów sprowadzanych z zagranicy. Często akcyza samochodów sprowadzanych z zagranicy jest zaniżana. Czy mógłby pan minister określić, na czym polegają negatywne praktyki zaniżania podatku akcyzowego od pojazdów importowanych i jak skala tych nadużyć z roku na rok wygląda? Czy one maleją, czy rosną? Dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę o udzielenie odpowiedzi podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów, pana Wiesława Jasińskiego. Panie marszałku, Wysoka Izbo, panowie posłowie, dziękuję za pytania. Odnosząc się do kwestii skali uszczupleń dochodów budżetowych z tytułu podatku akcyzowego wynikającego z zaniżania wartości samochodów osobowych nabywanych poza terytorium kraju, można posłużyć się wynikami analiz, które są stosunkowo rzadko prowadzone. Ten problem, który panowie posłowie dotykacie, jest wyjątkowo rzadko poruszany w różnego rodzaju diagnozach, badaniach. O ile szara strefa jest w zainteresowaniu ważnych podmiotów audytorskich, tutaj akurat mamy do czynienia z pewnym deficytem. Takie analizy jednak prowadzone są w Ministerstwie Finansów. Otóż przeanalizowaliśmy to wobec najpopularniejszych, czyli najczęściej sprowadzanych przez Polaków modeli samochodów osobowych. W analizie tej porównano wartość rynkową tych pojazdów z wartością deklarowaną na potrzeby zapłaty podatku akcyzowego. W przypadku pojazdów o pojemności silnika powyżej 2 litrów, czyli 2000 centymetrów sześciennych, czyli tych, które są opodatkowane niższą stawką akcyzy, nie odnotowano znaczących różnic pomiędzy wartością rynkową a tą wskazywaną w deklaracji podatkowej. Natomiast zaniżanie podstawy opodatkowania jest szczególnie częstym procederem w przypadku samochodów o pojemności silnika powyżej 2 litrów, gdyż stawka akcyzy w tym przypadku wynosi 18,6% wartości pojazdu. Przypomnę, że tą stawkę podniesiono z poziomu 13,6 1 stycznia 2009 roku, uczynił to rząd Platformy Obywatelskiej i PSL-u. Aby zilustrować ten problem, można posłużyć się przykładem, na przykład samochodu marki Audi A6 o pojemności silnika 3000 cm sześciennych, wyprodukowanym w 2004 roku. 12-letni. Średni wiek sprowadzanych przez Polaków samochody to właśnie jest 11 lat i 9 miesięcy. Dla takiego pojazdu przeciętna wartość wskazywana w deklaracjach akcyzowych, a sprawdziliśmy dużą reprezentatywną próbę samochodów właśnie tej marki Audi A6, pojemność 3000, jeszcze raz przypomnę. Otóż ta przeciętna wartość wynosiła 13 932 zł. A podatek wyliczony i uiszczony od takiej kwoty to 2591 zł. Natomiast wartość rynkowa takiego pojazdu to 30 707 zł. Podatek akcyzowy, który powinien zostać uiszczony, wynosi 5711, a więc dwa razy więcej.
Przy niektórych markach spośród tych 9 powyżej 2 litrów to zawyżenie było jeszcze większe, to zaniżenie było jeszcze większe. Dokonując porównania wartości akcyzy tej zadeklarowanej i faktycznie zapłaconej z tą, która potencjalnie powinna być zapłacona, dostrzec można, że akcyza obliczana na podstawie zaniżonej wartości pojazdu średnio wynosi około 50% kwoty podatku, jaki powinien być zapłacony, gdyby uwzględnić wartość rynkową pojazdu. Gdyby tę zaobserwowaną prawidłowość przenieść na wszystkie samochody o pojemności silnika powyżej 2 litrów, nabyte wewnątrzwspólnotowe, przy czym muszę zaznaczyć, że stanowiłoby to znaczne uproszczenie, to można szacować, że uszczuplenie dochodów budżetowych z tytułu zaniżenia wartości samochodów osobowych sprowadzanych do Polski może osiągnąć nawet 400 milionów złotych rocznie. Kwota ta powinna być zestawiona z dochodami z tytułu opodatkowania samochodów osobowych, które w 2015 wynosiły 1 894 miliony złotych. Równocześnie należy wskazać, że samochody o pojemności silnika powyżej 2 litrów stanowią około 10% liczby wszystkich pojazdów, które są nabywane wewnątrzwspólnotowo i są odpowiedzialne za około 45% dochodów z tego tytułu. Odnosząc się natomiast do poruszanej w pytaniu kwestii mechanizmów i praktyk związanych z obchodzeniem przepisów ustawy o podatku akcyzowym przy nabyciu wewnątrzwspólnotowych samochodów poprzez zaniżenie podstawy opodatkowania, należy powtórzyć jeszcze raz, że ze względu na obowiązujący system opodatkowania proceder ten dotyczy w przeważającej mierze samochodów osobowych o pojemności powyżej 2 litrów. Owe 18,6 ustanowione 1 stycznia 2009 przez Platformę i PSL. Jeden ze schematów nielegalnego postępowania polega na demontażu wybranych elementów pojazdu lub jego wyposażenia, na przykład skórzanych foteli, felk aluminiowych, demontażu niektórych części, montażu zniszczonych, tak aby obniżyć wartość pojazdu. Samochód taki jest następnie przedstawiany do wyceny rzeczoznawcy. Po dokonanej wycenie wymienione wcześniej części są montowane ponownie. Innym mechanizmem zaniżenia podstawy opodatkowania jest wskazywanie w deklaracji akcyzowej znacznie niższej wartości niż wartość rynkowa. Ten ostatni mechanizm nie wymaga wycen przeprowadzonych przez rzeczoznawcę. W wymienionych przypadkach prawidłowa podstawa opodatkowana ustalana jest przez organy podatkowe w toku weryfikacji deklaracji i podejmowanych postępowań podatkowych. Czynności te angażują znaczne zasoby administracyjne, gdyż każda z rozpatrywanych spraw ma charakter indywidualny, zaś rozstrzygnięcie organu podatkowego w danej sprawie odbywa się po dokonaniu analizy przepisów i zaistniałego stanu faktycznego. Oprócz opisanych wcześniej mechanizmów obejścia przepisów prawa związanych z zaniżaniem wartości pojazdu, zdefiniowano również proceder polegający na rejestrowaniu samochodów osobowych jako pojazdów ciężarowych. Mechanizm ten jest związany z faktem, że obowiązujące przepisy ustawy o podatku akcyzowym posługują się autonomiczną definicją samochodu osobowego, który odwołuje się do klasyfikacji nomenklatury scalonej CN. Reasumując, występują różne mechanizmy dokumentacyjne i techniczne, także wykorzystanie luk prawnych, te dotyczące rejestracji samochodów ciężarowych jako osobowych. Największa liczba samochodów starych sprowadzonych w Europie to w Polsce. Duże zagrożenie na drogach z tego powodu oraz zanieczyszczenie środowiska. I zmiany powinny oczywiście w zakresie podatku akcyzowego być związane z tymi trzema czynnikami. Dziękuję. Dziękuję. Proszę pana posła Zbigniewa Biernata o zadanie pytania dodatkowego. Dziękuję bardzo. Właśnie w stosunku do tej wypowiedzi pana ministra mam jeszcze pytanie. Ze względu na to, że jest duża dowolność interpretacji, tak jeśli chodzi o definicję pojazdu ciężarowego i rejestrowanie tych pojazdów jako osobowych, panie ministrze, czy nie należałoby zastanowić się nad zastosowaniem innych czynników, które byłyby podstawą do opodatkowania podatkiem od samochodów nowo rejestrowanych, takich to czynników, które by ewentualnie minimalizowały możliwość nadużyć podatkowych. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Poproszę pana ministra Jasińskiego o udzielenie odpowiedzi. Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Panie Pośle, tak, to jest właśnie
ta kwestia, którą pan porusza, jest kwestią zasadniczą. A więc chodzi o taką konstrukcję podatku akcyzowego, który będzie uwzględniał inne czynniki niż te, które dotychczas są uwzględniane. I w tą stronę idzie senacki projekt zmian w ustawie o podatku akcyzowym od samochodów. A więc aby uwzględniany był na przykład tak zwany czynnik ekologiczno-środowiskowy. W wielu państwach członkowskich Unii Europejskiej ten właśnie element jest uwzględniany przy akcyzie czy przy wszystkich opłatach dotyczących samochodów po raz pierwszy rejestrowanych w konkretnym kraju. I ten element w tej konstrukcji, nowej konstrukcji, projektowanej konstrukcji ma być uwzględniany. Tak zwana norma euro. I oczywiście pojemność pojazdu, on zresztą wiąże się również z ową normą euro, a także wiek pojazdu. A więc proponowana przez Senat konstrukcja uwzględnia różne kwestie, nie tylko, albo wręcz nie jest ona dla pomysłu senackiego w ogóle istotna, czyli zapewnienia dodatkowych wpływów do budżetu, co było przesłanką z roku 2009. Dziękuję panu ministrowi.